Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na tak zwany makijaż na bogato. Przetestuję kilka drogich kosmetyków. Będą to nowości, ale również kosmetyki, które dłużej są na rynku i są po prostu nowościami dla mnie. Także sprawdzimy sobie dzisiaj dwie mini paletki do twarzy od Nataszy Denony. Rozcieńczyk Duo, róż i rozświetlacz oraz Bronze and Glow. Tutaj mam bronzer i rozświetlacz. Mam też dwa produkty do brwi z Anastazji, nowy korektor z Benefitu Boeing Bright On Concealer, czyli taki delikatny, lekki korektor, który ma tylko minimalnie kamuflować, a nie kryć, także zobaczymy jak to się sprawdzi. Postanowiłam, że przetestuję dzisiaj z Wami też pierwszy raz filtr z Clinique z SPF 50 Super Defense City Block. Jest to nowość na Sephorze, także zobaczymy, czy jest to coś wartego uwagi, czy może nie do końca. Sprawdzę, jak on będzie się zachowywał pod makijażem. Makijaż oczu to paleta Born This Way Sunset Strip od marki Too Faced. Ostatnio bardzo często jej używam, praktycznie cały czas dokładam jakieś tam pojedyncze cienie, nawet jeżeli używam innych palet. To jest dla mnie naprawdę paleta idealna. Ona ma mnóstwo przepięknych, takich orzechowych, ciepłych, piaskowych kolorów, których ja nie miałam w swojej kolekcji, chociaż mam mnóstwo palet nudziakowych, brązowych. Więc w końcu doczekałam się takich idealnych odcieni brązu dla mnie. Bardzo mi się ta paletka podoba, maty jak i błyski rewelacyjne. Zanim przejdę stricte do makijażu, to nałożę filtr i sprawdzimy, jak on będzie się zachowywał. Dam mu chwilę, żeby się ładnie wchłonął. Na stronie Sephory mamy tylko napisane, że jest to codzienna ochrona SPF, która działa przez cały dzień, chroniąc i pobudzając skórę. Lekka formuła, szybko się wchłania i nie zawiera olejów. I tyle. Ale jeśli chodzi o wskazówki dotyczące stosowania, to mamy napisane, że można zastosować ten produkt przed makijażem. Więc zobaczymy, mam dzisiaj nałożony tylko krem. Pojemność tego produktu to 40 ml, jeśli chodzi o jego cenę, 129 zł, więc on nie jest tani. Wiadomo, że takiego kremu z filtrem, no trzeba nałożyć więcej, żeby faktycznie ta ochrona była na skórze. Mam nadzieję, że będzie wydajny i że będzie dobry, że po prostu nie będę żałowała wydanych pieniędzy. Także sprawdźmy. On w ogóle nie jest biały, co mnie zaskoczyło. Wcześniej go nie otwierałam, nie swatchowałam. Kolor ma lekko beżowy, więc on się może ładnie wtapiać w skórę i nie dawać efektu bielenia. Jeśli chodzi o samą konsystencję, to jest taki dosyć lekki, więc już dla mnie to jest plus. Bo zazwyczaj filtry, których używam, no są takie ciężkawe. Chociaż ten z Bielendy, ta baza ze SPF z Bielendy jest lekka, ale nie tak lekka jak ten filtr z Clinique. Także sprawdźmy, jak on się będzie zachowywał. Nałożę taką porcję na połowę twarzy. No powiem Wam, że ten produkt się mega szybko wchłonął. Praktycznie chwilę po tym, jak go nałożyłam, już zniknął całkowicie jego kolor. I jeśli chodzi o odczucie na skórze, to on nie jest lepki. Ta skóra została taka jakby lekko mokra, troszeczkę rozświetlona. Nie ma efektu obciążenia. No naprawdę bardzo leciutka, przyjemna formuła. Ten produkt poleciła mi koleżanka i właśnie mówiła, że on jest idealny pod makijaż, bo on jest leciutki i szybciutko się wchłania. I to jest prawda. Położyłam już ten produkt na drugą stronę twarzy i on się naprawdę od razu wchłania. Od razu znika jakby ze skóry, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo go po prostu nie widać. A ja czegoś takiego bardzo długo szukałam. No myślę, że to może być idealna opcja pod makijaż, bo nałożyłam go sporo, widzieliście z tej strony. I on się szybko wchłonął. Myślę, że ma znaczenie tutaj ten beżowy kolor, że to nie jest produkt taki stricte biały, ale ma też znaczenie jego konsystencja, bo jest bardzo leciutka, no i dlatego to wszystko szybko, ładnie się wchłania w skórę. Także powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Zobaczymy zaraz, jak podkład będzie się nakładał na ten filtr, jak będzie się na nim rozkładał, ale muszę przyznać, no, że konsystencja jest dla mnie idealna i to, że on ma ten beżowy odcień, to mi się bardzo, bardzo podoba. Po prostu tego produktu nie widać. Więc może być to fajna opcja pod makijaż, ale też po prostu fajny filtr na co dzień, który nie bieli, który nie zostawia takiej, wiecie, lekko jasnej poświaty na skórze. Także przejdę sobie do podkładu. Podkład już z Wami testowałam, jest to Sephora Care, 97% składników pochodzenia naturalnego. Moim zdaniem jest to podkład rewelacyjny, bardzo lekki, naturalny, wygląda jak druga skóra, a zarazem no, ma takie w miarę okej krycie, może nie jest średnie pełne, ale jest takie średnie w kierunku lekkiego i to mi na co dzień wystarczy. Także nałożę sobie ten podkład i przejdziemy do korektora z Benefitu. Podkład nałożony na SPF z Clinique wygląda bardzo ładnie. Może wygląda troszeczkę bardziej mokro niż nakładany solo. Jeśli chodzi o ten filtr, on nie jest tłusty, no ale jednak dał pod podkładem takie lekko mokre wykończenie i to troszkę spod tego podkładu przebija. Zobaczymy, jak to będzie po przypudrowaniu. Jeśli chodzi o korektor, jest to Boeing Bright On Concealer, marka Benefit.
I mamy tutaj napisane na stronie Sephory, że ma mieć lekko niewyczuwalną na skórze formułę, łatwą w aplikacji i blendowaniu, stopniowalne krycie, nie ciastkuje się, 8-godzinna formuła o wodoodpornych właściwościach, natychmiastowe rozjaśnianie i wyrównanie kolorytu skóry pod oczami, zapobiega utracie nawilżenia dzięki działaniu alg i mamy dostępnych 12 odcieni. Ja sobie wybrałam kolor Nektarin i to ma być odcień jasny, neutralny, żółty dla fioletowo-brązowych cieni. Jeśli chodzi o kolor tego korektora, to wybrałam go dlatego, że był najbardziej neutralny z gamy. Większość tych kolorów to są takie odcienie bardzo korygujące, mocno korygujące, czyli trzeba na nie jeszcze nałożyć korektor taki, wiecie, pod kolor podkładu, no bo mamy tutaj odcienie mocno pomarańczowe, mocno żółte, które faktycznie niwelują nam jakieś zasinienia, jakieś, wiecie, mocniejsze przebarwienia, a ten kolor był najbardziej neutralny, także mam nadzieję, że po prostu użyję go solo i nie będę musiała już nic innego dokładać. Aplikator to standardowa łopatka, jeśli chodzi o pojemność, no to tylko 5 ml, także powiedziałabym, że dosyć mało. Co do koloru jest ok, faktycznie jest delikatnie żółty, ale nie za żółty, zobaczcie. Jest też jaśniutki, ale niezbyt jasny, więc myślę, że dla mnie będzie spoko, do tego podkładu będzie pasował. Ten korektor kupiłam raczej do makijażu Make Up No Makeup, bo on ma mieć z reguły lekkie krycie, ma być delikatny. Ja ogólnie nie szukam krycia w korektorach, lubię bardziej naturalny efekt. No ale wiecie, przydałoby się, żeby chociaż to wszystko było ładnie wyrównane i zakamuflowane, a tutaj mamy mieć coś bardzo, bardzo lekkiego. Formuła faktycznie jest bardzo leciutka, widzę, że ten kolor troszeczkę przy tym podkładzie wybił się mocniej na żółto. Ale mam nadzieję, że puder mi to troszkę schowa, troszkę mi to zniweluje. No konsystencja jest bardzo przyjemna, bardzo ładnie się tutaj rozkłada, ładnie się blenduje. Nie ma najmniejszego problemu, żeby się to połączyło z podkładem, nie ma żadnego odcięcia. Zbliżyłam Was do siebie, żebyście zobaczyli, jak ten korektor wygląda z bliska i w mojej ocenie jest to bardzo ładny, świeży efekt. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę, żeby sprawdzić, czy da się go zbudować. Bo producent napisał, że tak, więc zobaczmy. Faktycznie po dołożeniu minimalnej ilości korektora w samym kąciku krycie się zwiększyło i ładnie to wygląda. No powiem Wam, że jestem zadowolona, bo korektor jest leciutki, niesamowicie lekki, a dał przepiękny, świeży efekt. Także sprawdzimy, jak on będzie wyglądał po przypudrowaniu. Oczywiście puder NAM Cotton Candy Under Eye Powder. Nałożę ten puder również na strefę T, żeby osiągnąć takie lekko matowe wygładzenie, a na resztę twarzy nałożę puder z Rare Beauty, jest to wersja light. On daje takie troszeczkę satynowe rozświetlenie. Bardzo, bardzo lubię ten puder, wygładzenie również jest, także naprawdę spoko produkt. Co prawda jest dosyć drogi, ale jest bardzo wydajny, używam go często, no a mam naprawdę sporo jeszcze tego kosmetyku. Także jakby co, serdecznie polecam. Ten puder znam, jak wiecie, również serdecznie polecam, jest to mój hit. Jeśli chodzi o okolice pod oczami, ale jak mówię, na strefę T również często go nakładam, bo bardzo, bardzo ładnie wygładza i daje efekt miękkiego matu. Wracając już do korektora, to muszę przyznać, że przypudrowany wygląda bardzo ładnie. No tutaj mam delikatne przesuszenia, cały czas się z tym mierzę, ale z tej strony, gdzie ta okolica no jest w dobrym stanie, ten korektor wygląda rewelacyjnie. I może być to fajna formuła dla osób, które mają problem z tym, że korektor w ciągu dnia gdzieś tam migruje i wchodzi w zmarszczki. Na razie wygląda to bardzo gładko, bardzo ładnie i lekko. Podkład przypudrowany, także przechodzimy sobie już do paletek, do twarzy od Natasha Denona, Bronze and Glow oraz Rose Cheek Duo. I niestety mamy tutaj róż kremowy, znaczy stety, bo ja bardzo lubię takie produkty, ale niestety nie nałożyłam tego różu zanim przypudrowałam podkład. Myślę, że go troszeczkę nałożę, zaryzykuję i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No ale jakoś tak nie doczytałam się, że tutaj mamy produkt kremowy oraz pudrowy. Jeśli chodzi o paletkę Bronze and Glow, no to mamy już tutaj dwa pudrowe produkty, czyli bronzer i rozświetlacz. I zrobiłam Wam już wcześniej swatche, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Róż jest bardzo ładny, dziewczęcy, różowy, ale taki dosyć stonowany, więc myślę, że to będzie idealna opcja dla osób, które nie przepadają za intensywnymi różami. Poza tym kremowa formuła no, dodaje świeżości. Takie kolory, jeśli chodzi o kremowe róże, bardzo ładnie wyglądają. Co do rozświetlacza, prezentuje się naprawdę przepięknie. Jest to odcień szampański, taki niezaciemny, więc myślę, że dla mnie będzie ok. Co do drugiej paletki, to mamy tutaj troszeczkę ciemniejsze kolory, dosyć ciemny, mocno złoty rozświetlacz oraz ciepły bronzer, który myślę będzie idealny dla osób lekko opalonych, o troszeczkę ciemniejszej karnacji od mojej.
Ja go dzisiaj przetestuję, ale podejrzewam, że będzie dla mnie fajny, jak się właśnie troszkę opalę. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, ta sama historia. Także dla osób troszkę ciemniejszych, dla osób, które lubią opaleniznę, myślę, że to może być rewelacja. Co do samej formuły, rozświetlacze są mokre, przyjemne, bardzo mięciutkie. Ale ten matowy bronzer również jest bardzo kremowy w swojej konsystencji. Jeśli chodzi o same palety, mają one lusterka, więc jest to fajna opcja na wyjazdy. Spodziewałam się, że będą troszeczkę cięższe. Tak w dłoni wydają się być słabej jakości, jeśli chodzi o opakowania, ale to jest takie złudzenie, dlatego że one są po prostu leciutkie. Samo opakowanie wygląda porządnie, prezentuje się to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeśli chodzi o ceny tych paletek, to ta kosztuje 79 zł i jest dostępna. Ta kosztuje chyba 85 i nie jest przez dłuższy czas dostępna online, ale widziałam, że w kilku Seforach stacjonarnie jeszcze można ją kupić. Ja ją właśnie w Seforze stacjonarnie upolowałam. Także zaczynamy sobie od tej palety i od bronzera. Kompletnie się to nie sypie, ładnie się do pędzla przykleja, także tutaj super. Pigmentacja jest dosyć mocna. Więc będę się starała delikatnie ten bronzer nałożyć, bo jeśli chodzi o swatcha, przeciągnęłam tylko jeden raz i naprawdę ten pigment mi się pokazał, więc nie chcę przesadzić, tym bardziej, że jest to dosyć ciepły bronzer. No powiem Wam, że on się rozkłada jak marzenie. 2-3 ruchy i zobaczcie, jak to przepięknie, miękko wygląda na skórze. Wydawało mi się, że on będzie dla mnie troszeczkę za ciemny i za ciepły, ale mam wrażenie, że on przepięknie imituje naturalną opaleniznę. No zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest odcień pomarańczowy, tylko to jest taka troszeczkę cieplejsza mleczna czekolada. I mam wrażenie, że on ma jakieś tam minimalnie właśnie takie opalone podtony, przez co no wygląda po prostu jak opalenizna. Nałożę sobie troszkę tego bronzera przy żuchwie i przeciągnę sobie delikatnie z dwóch stron nosa, żeby właśnie stworzyć efekt opalonej skóry. No powiem Wam, że dawno nie widziałam tak przepięknego bronzera, który imitowałby opaleniznę. Przepięknie to wygląda. Do tej pory moim ulubieńcem, jeśli chodzi o taki efekt, był bronzer Glowish by Huda Beauty w kolorze 01, ale powiem Wam, że ten wygląda jeszcze ładniej. Jest naprawdę przepiękny, taki mleczno-czekoladowy, delikatnie opalony. No rewelacyjny kolor. Na swatchu no, bałam się, że będzie za ciepły, ale nie. Jest dla mnie idealny, także bardzo mi się ten bronzer podoba. Przejdziemy sobie teraz do różu, nałożę go naprawdę tylko troszeczkę. Wezmę sobie gąbeczkę, którą nakładałam podkład. Wklepuję sobie ten róż bardzo delikatnie, żeby nie naruszyć makijażu, nie naruszyć podkładu, który jest już przypudrowany. Tak się nie powinno robić, no ale dzisiaj zaryzykuję. No i jeśli chodzi o ten róż, przepiękny. Co ja mogę Wam więcej powiedzieć? No wygląda po prostu rewelacyjnie. To jest w mojej ocenie efekt zaróżowionych policzków, taki naturalny efekt w 100%. Jeżeli szukacie produktów, które wyglądają przepięknie na skórze, bardzo lekko, a zarazem dają niesamowicie naturalny efekt, po prostu nie wygląda to jak makijaż, tylko jak rumieniec i jak delikatna opalenizna, no to ten bronzer i ten róż to jest po prostu sztosik. Przejdę sobie teraz do rozświetlaczy i ten jaśniejszy nałożę na twarz, a ten ciemniejszy nałożę na makijaż oczu i zobaczymy, jak on się będzie prezentował, bo jestem go bardzo ciekawa. No ale boję się, że do mojej karnacji ten ciemniejszy będzie troszkę za ciemny. Także lecimy z tym rozświetlaczem z paletki Rose Cheek Duo. No i ja po prostu nie wiem, co mam Wam powiedzieć. No to jest przepiękne, to jest niesamowicie przepiękne, bo te produkty wyglądają tak naturalnie na skórze. To nie prezentuje się w ogóle jak makijaż. To jest niby rozświetlacz, który jest dosyć intensywny, ale on w mojej ocenie praktycznie w ogóle nie ma bazy kolorystycznej. On się od razu przepięknie stapia ze skórą, stapia się z całym makijażem, nie odznacza się, czy się patrzę wprost, czy wiecie, troszeczkę przechylam głowę, to mamy tylko efekt takiego mokrego policzka. To nie jest nawet tafla, tylko to jest właśnie mokra skóra. Boskie, to jest po prostu boskie. Także ta paleta Rose Cheek Duo dla mnie bomba. Jeżeli jeszcze ją dorwiecie, to nie ma co się zastanawiać. Tym bardziej, że jest to paletka malutka, idealna na wyjazdy, na ten okres wakacyjny. W palecie jest lusterko, czego chcieć więcej? No prezentuje się to naprawdę niesamowicie. Przed chwilą powiedziałam, że dawno nie widziałam tak przepięknego koloru bronzera, a teraz Wam powiem, że dawno nie widziałam tak przepięknego rozświetlacza. Nawet produkty z paletek Maxmo Facetune, które uwielbiam, nie prezentują się na skórze tak jak to. No to jest po prostu niesamowity efekt, niesamowity. Także ja jestem zakochana w tej paletce. Jeśli chodzi o bronzer, też jestem zakochana, ale sprawdzimy jeszcze rozświetlacz. No i jak mówiłam, nałożę go na powieki.
Zobaczymy, czy on się przyklei bez żadnej bazy, ale widzę, że tak. Myślę, że będzie dobrze. To jest w ogóle idealny kolor do tego mojego matowego makijażu, dlatego że to jest taki właśnie złoty, lekko opalony kolor rozświetlacza, taki lekko piaskowy. No i do tych piaskowych, orzechowych brązów, no myślę, że trafiłam w punkt i będę używać tego rozświetlacza właśnie w makijażu oczu. Ale przetestuję go oczywiście też w formie takiego stricte rozświetlacza, jak się troszeczkę opalę. No na ten moment na pewno byłby dla mnie za ciemny i za złoty. No ale wiecie, opalenizna dużo zmienia i ten rozświetlacz już na pewno nie będzie się tak złoto wybijał i nie będzie już tak ciemny. Także jeśli chodzi o te paletki Bronze and Glow oraz Rose czy Duo od Natasha Denona, te miniski, słodkie miniski, to ja Wam je serdecznie polecam. No ja jestem nimi zauroczona, na pewno zabiorę je na wyjazd wakacyjny, już to wiem. No i przejdźmy sobie do ostatnich produktów, które mam dzisiaj do przetestowania, czyli produkty do brwi od Anastazji Beverly Hills. I mam tutaj coś takiego jak Gimme Brow Plus z Benefitu, czyli żel koloryzujący w kolorze Soft Brown. Drugi produkt jest to zwykły, transparentny żel utrwalający. Nie wiem, jak to jest z tym żelem koloryzującym, czy on też będzie utrwalał. Jeżeli tak, to nie będę już tego dokładać, a jeżeli nie, to nałożę na wierzch ten przezroczysty żel. Także już sprawdzamy sobie, jak będzie wyglądał kolor. Bo wzięłam sobie Soft Brown. Kupiłam te produkty w zestawie z pełnowymiarową kredką do brwi i ten zestaw wychodzi bardzo fajnie cenowo, bo kosztuje 140 zł, a ten produkt kosztuje normalnie chyba 70, ten też 70, kredka kosztuje ponad 100. Także jakby co, bardzo fajny zestaw, jeżeli macie ochotę przetestować produkty do brwi z Anastazji. Co do tego koloru, to wydaje mi się, że będzie spoko. Miałam wrażenie na swatchach w internecie, że może być troszkę za ciemny. No ale jeśli chodzi o te zestawy, to był w ogóle najjaśniejszy kolor, najjaśniejsza opcja kolorystyczna. Także przechodzę sobie już do rzeczy. Ja nakładam takich żeli bardzo mało, tylko delikatnie zaznaczam sobie kształt i później wypełniam brwi. Jeśli chodzi o Gimme Brow Plus z Benefitu, to ja używam koloru 3 i jest dużo jaśniejszy. Ja lubię jaśniejsze brwi. Ten żel jest niestety dosyć ciemny. Na swatchu to on wydawał się być naprawdę jasnym brązikiem, a na brwiach niestety no, wyszedł ciemno. Także będę chciała sobie wyczesać ten żel. Wezmę sobie spiralkę i się troszeczkę pozbędę nadmiaru. Do moich włosów no, mam wrażenie, że ta brew jest za ciemna. Delikatnie mi się tutaj wszystko ubrudziło wokoło. Oczywiście zaraz to naprawię i wyczyszczę to korektorem. Muszę też zdjąć nadmiar tego żelu, bo te brwi są naprawdę bardzo, bardzo ciemne. To nie jest efekt, jaki ja lubię. Ja wiem, że są zwolennicy ciemniejszych brwi, ale ja po prostu no, za takim efektem nie przepadam. Ja się czuję dziwnie, dla mnie to jest bardzo sztuczne. Także wyczyszczę sobie to wszystko, nałożę ten produkt na drugą stronę, ale naprawdę w minimalnej ilości. I przejdziemy do żelu utrwalającego, bo widzę, że ten produkt nie utrwala. To jest taki stricte żel koloryzujący. Sytuacja w miarę opanowana, ale powiem Wam, że nie czuję się dobrze w tych brwiach. One są dla mnie za ciemne, zbyt przytłaczające. Jeśli chodzi o ten żel, to jak on się złapie skóry, to ciężko jest go wyczesać, więc bardzo ciężko mi było stworzyć taki efekt. No na początku to te brwi były bardzo ciemne, takie mocno czekoladowe. No a to miał być niby kolor soft brown, który na swatchu wygląda jak soft brown, ale niestety na brwiach tak on nie wygląda. Przechodzimy sobie do żelu utrwalającego, bo ten żel koloryzujący brwi mi nie utrwalił, więc jest to taki stricte barwiący produkt. I zobaczymy, jak ten żel utrwalający sobie poradzi. Żel z Anastazji był na YouTubie polecany, widziałam testy, gdzie dziewczyny mówiły, że to jest jeden z lepszych żeli utrwalających do kupienia w Sephorze. Także zobaczymy. Przejdźmy sobie do podsumowania. Zanim podsumuję ten żel, to poczekam jeszcze chwilę, żeby on delikatnie zastygł. Zaczynamy od produktu z SPF-em od marki Clinique. Jest to Super Defense City Block SPF 50. Muszę przyznać, rewelacyjny produkt. Jeśli chodzi o podkład, on wygląda na tym niesamowicie lekko. Przepięknie się to blendowało. Miałam wrażenie, że podkład ma takie bardziej mokre wykończenie. Ale jak wszystko przypudrowałam, to wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Ten krem wchłania się dosłownie w sekundę. Jeszcze się nie spotkałam z SPF-em, który by tak szybko się wchłaniał i byłby tak lekki w konsystencji. Także dla mnie to jest rewelacja. Dalej korektor z Benefitu Bright On Concealer. Pozytywne zaskoczenie, wygląda bardzo ładnie. Ja mam ten makijaż spokojnie już z godzinkę i powiem Wam, że nic mi nie powchodziło w załamania. To wygląda niesamowicie delikatnie i lekko.
Kolor przepięknie odświeżył mi okolice pod oczami, bo on jest jasny, delikatnie żółty, ale nie za jasny, a ten żółty podton jest w granicach normy. To jest taki idealny odcień dla mnie. Co prawda korektor nie ma spektakularnego krycia, więc tutaj co kto lubi, ale moim zdaniem na co dzień jest to naprawdę idealny korektor. Będę chętnie dalej testować. Przechodzimy sobie do gwiazd dzisiejszego filmu. Są to po prostu totalne sztosy. Paletki do konturowania od Natasha Denona Bronze and Glow oraz Rose Cheek Duo. No to wygląda niesamowicie, przepiękny efekt. Rozświetlacz jest bardzo elegancki, daje efekt mokrej skóry, to jest naprawdę intensywny błysk, ale nie ma tutaj bazy kolorystycznej, nie ma obciążenia, nie podkreśla faktury skóry, no jest to rewelacja. Jeśli chodzi o róż, to sami możecie zobaczyć, no po prostu rusałka, przepiękny efekt. Bronzer, najpiękniejszy kolor do opalenia skóry, jaki do tej pory spotkałam. No powiem Wam, że te palety to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Na pewno będę chętnie dalej używać, no i jak mówiłam, zabieram na wyjazd wakacyjny bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o ten ciemniejszy rozświetlacz z paletki Bronze and Glow, to nakładałam go dzisiaj na powieki i jak na razie wygląda bardzo ładnie, lekko, nic się nie pozbierało. Jest to rozświetlacz, no taki dosyć ciemny, złoty, więc nie dla wszystkich, ale jako cień myślę, że się fajnie sprawdzi. I na koniec żele Dobry Wiz Anastazji. Jeśli chodzi o żel transparentny, to już sobie sprawdzamy. Okej, bardzo ładnie brwi utrwalił. Wszystko jest na swoim miejscu, nie klei się to, nie ma ciężkości. Te brwi, wiecie, nie są takie oblepione. Ten żel ma bardzo fajną, taką lekką formułę. Co do żelu koloryzującego, to nie utrwala, jest to taki stricte żel barwiący. Niestety jest dla mnie za ciemny. Na swatchu niby wygląda jak soft brown, ale powiedziałabym, że na brwiach to jest minimum odcień medium brown. Także z tym uważajcie. Żel bardzo mocno łapie się skóry, łapie się włosków i jak nałożycie już za dużo tego produktu, to ciężko jest stworzyć bardziej miękki efekt i ciężko ten żel wyczesać. Także raczej nie będzie moim ulubionym, także pewnie będę go jeszcze testować, ale dużo bardziej podoba mi się ten przezroczysty żel utrwalający, bo on dał efekt bardzo naturalnego utrwalenia. Tutaj w ogóle nie widać, że mamy coś nałożonego na brwi. Jeśli chodzi o takie żele, bardzo często dają efekt mokrej brwi, a druga sprawa, jak zastygają przez to, że mają gęste formułę, no to pojawiają się takie brzydkie grudki i ta brew jest obciążona. Tutaj ta brew jest bardzo lekka, po prostu tego żelu nie widać. On zastygł w 100%, no powiedziałabym, że na matowo. On jest niewidoczny i jeśli chodzi o sam efekt, to mi się bardzo podoba. No kolor jest trochę za ciemny, no ale o kolorze już mówiłam. Także jeśli chodzi o test drogich kosmetyków, to by było na tyle. Powiem Wam nieskromnie, że makijaż mi się bardzo podoba i gdyby nie te brwi, to powiedziałabym, że jest to idealny, taki bardzo naturalny letni look. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój dzisiejszy makijaż i co sądzicie na temat kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazałam, które z Wami przetestowałam. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zachęcam również do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!